Bill i Patrick mają w swoich zbiorach jeszcze jeden wóz. Trzymam kciuki, żeby to był ten właściwy. Jeśli tak jest, Bill i Patrick muszą go przekazać na rzecz Fundacji Michaela J. Foxa. Wszystkie pieniądze zarobione na występach w telewizji i nie tylko przekazujemy od lat fundacji, żeby ją wesprzeć w poszukiwaniach leku na tę okropną chorobę. Wiem, że to przyniesie korzyść. Zgadzam się. Tak? Tak. Ale co? O rety. To żart? Co to jest? To model B. Wykorzystano go we wszystkich popisach kaskaderskich w trylogii. Co się stało? Pod koniec trzeciego filmu uderzył w niego pociąg. Tak jest. Rozleciał się na milion kawałków. To na pewno ten. Wysłużone autko. Nieco zniszczone. Tak. Skąd je macie? Po tej scenie Universal złożył samochód z powrotem. Stał przez jakiś czas w parku rozrywki, a potem sprzedano go do Planet Hollywood. Wisiał pod sufitem lokalu w Honolulu od 1995 do 2010 roku. Znaleźliście go? Potrzebowaliśmy jednego elementu, instalacji na masce. Istnieje tylko jedna. To nie ona jest w Muzeum Hollywood. Tamta jest repliką. Tak, ta jest autentyczna. Jeśli ktoś zechce skonstruować wehikuł z trzeciego filmu, to jest jedyna oryginalna instalacja. Istniały dwie, wersja kaskaderska i pokazowa. Ta jest pokazowa. Kaskaderską zniszczono w scenie z pociągiem. Niesamowite. Ale nie tego auta szukamy. Zerkamy na gazetę. Już wiadomo, wehikuł wciąż znika, ale to nie ten. Mamy ostatnią szansę. Siódmy samochód.